Dziś w programie Kulisy Zbrodni. Ich niszczycielskie wybryki wywołują na całym świecie chaos i zniszczenie oraz powodują milionowe straty w mieniu. Ale kim są ci dwaj niezrównoważeni śmieciarze? Co popchnęło ich na drogę zniszczenia? Czy ich przestępcze działania są dziełem geniuszy zbrodni? A może to po prostu najzwyklejsi bandyci? To właśnie Złomiarz stał za serią ataków, która dotknęła wiele miejsc, począwszy od odludnego australijskiego buszu, a skończywszy na londyńskim King's Row. Obecnie ten maniakalny fan trotylu planuje zapewne dużo bardziej spektakularne akty terroru. Jego wspólnik, znany jako Wieprzu, to skrywający twarz za maską bezlitosny morderca. Ten olbrzymich, doprawdy rozmiarów przestępca zawsze korzysta z okazji, by uciec się do przemocy. Razem palą, wysadzają, mordują i rabują na całym świecie. Lista ich przestępstw wydaje się nie mieć końca. Ten zabójczy duet wierzy, iż żadne wyzwanie ich nie przerasta. Jedyna nadzieja, aby przerwać ich działalność w niedalekiej przyszłości, leży w was, drodzy widzowie. Każdy, kto dysponuje informacjami na temat miejsca przebywania tych szczególnie niebezpiecznych przestępców, proszony jest o niezwłoczny kontakt z nami. Pamiętajcie, zbrodnia nie popłaca, ale my nie poskąpimy grosza.